Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski. Wyniki: Chojniczanka Chojnice Górnik Zabrze 1-3, Drutek Sybytowia Bytów Legia Warszawa 1-3, Chrobry Głogów Arka Gdynia 0-2, Zagłębie Lubin Korona Kielce 0-1. Wspólny mianownik tych spotkań to fakt, iż gospodarze za każdym razem musieli uznać wyższość gości. Rozpocznę od meczu Chojniczanki z Górnikiem. Ewidentnie zespół z Chojnic tak jakby zatracił pomysł na grę, na to spotkanie. Faktem jest, że Górnik objął dość szybko prowadzenie. Dwa gole Angulo, trzecia bramka to gol Damiana Kądziora. W międzyczasie też Rafał Kurzawa nie wykorzystał rzutu karnego. Co jeszcze zapamiętamy z tego spotkania, to na pewno przepiękny gol Kieruzela, który z blisko 30 metrów pokonał Loskę, nie dając mu najmniejszych szans na obronę tego strzału. Tak czy inaczej, wydaje się, że przed rewanżem Górnik ma już niemalże pewny awans do półfinału tych rozgrywek. Drugi mecz Chrobry Głogów Arka Gdynia. Arkowcy również przyzwoicie szybko, bo to była pierwsza część pierwszej połowy, wyszli na prowadzenie. Później kontrolowali grę. Gdzieś Chrobry popełniał sporo błędów technicznych, szczególnie w formacji defensywnej. Oczywiście drużyna z Głogowa miała swoje sytuacje, jednakże nie były one na tyle składne i skuteczne, aby zdobyć bramkę. W końcówce, już dosłownie w ostatniej minucie czasu doliczonego, kontra Arki i samobójczy gol Danielaka. Tak więc tutaj Arka na pewno była skuteczniejsza i lepsza technicznie, i też w znacznym stopniu przybliżyła się do gry w półfinale Pucharu Polski. Trzecie spotkanie: Drutek z Bytowia Bytów Legia Warszawa. Obudził się Armando Sadiku, przebudził się Christian Pasquato. To właśnie ci dwaj zawodnicy zdobywali bramki dla warszawskiego zespołu. Dwie Sadiku, jedną Pasquato. Natomiast Legia, grając niemalże w całym rezerwowym składzie, wypadła przyzwoicie dobrze. W odniesieniu do tego spotkania z Ruchem Zdzieszowice w poprzedniej rundzie, to zawodnicy warszawskiego zespołu wyglądali o klasę lepiej. Gdzieś trener Jozak troszeczkę poprawił mental w zespole, odsunął zawodników zagranicznych, którzy w tym sezonie, umówmy się, nie świecili formą. Mam tutaj właśnie na myśli Sadiku, Pasquato czy Thibaut Moulin, a postawił raczej na zawodników z naszego kraju, i widać, że to przyniosło efekty. Legia wygrała 3-1. I można powiedzieć, że już na 99% przypieczętowała awans do kolejnej rundy. I ostatnie spotkanie: Zagłębie Lubin Korona Kielce. Z gry, w mojej opinii, lepsze było Zagłębie Lubin. Konstruowało sobie więcej składnych, ciekawych akcji pod bramką przeciwnika, natomiast skuteczniejsza była Korona, która zdobyła bramkę w 45 minucie. Początkowo arbiter odgwizdał spalonego, natomiast później po wideo weryfikacji uznał, że bramka Górskiego została zdobyta prawidłowo i nie było spalonego. Tak więc to jest w tej chwili najbardziej zaskakujący wynik. Korona jest ten jeden kroczek bliżej od półfinału, natomiast rewanż będzie naprawdę emocjonujący, a Zagłębie na pewno nie złoży broni i nie podda tego drugiego spotkania. Mecze rewanżowe
18 listopada, tak więc zapraszam do oglądania tych meczów, bo na pewno będą obfitowały wiele ciekawych akcji i zagrań, ponieważ mimo że trzy zespoły wygrały z dwubramkową przewagą, to na pewno nikt z zespołów, żaden z zespołów przegranych tej rywalizacji w tej chwili nie odda. Na dziś to tyle. Marcin Gat, do zobaczenia, do usłyszenia.